Cześć, tu Michał. Tym razem Góry Stołowe. Cel naszego dwudniowego rodzinnego wyjazdu. My zatrzymaliśmy się na kempingu w Radkowie. No, brawo. Stąd wyruszyliśmy niebieskim, a potem zielonym szlakiem do Radkowskich Skał. Tu zapójdziemy tym zielonym dookoła. To jest jak koń, który niesie jakiegoś człowieka. Dobrze? A, o moja, tyłek się nagrywa. To już wolę tego suchara. To niewątpliwie najbardziej atrakcyjne góry pod względem ich bajkowej budowy. Mi osobiście przypominają te z komiksów o Kajko i Kokoszu. Ich stołowa budowa wynika z wypiętrzenia się płaskiego jak stół dna morza. W celu ochrony tego cudu natury w 1993 roku został utworzony Park Narodowy Gór Stołowych. Nagrywają film i nie przejdziemy. Po dotarciu do drogi 100 zakrętów odbiliśmy głównym szlakiem studeckim do skalnych grzybów. Lenka była zachwycona. I to wszystko tu jest pod wodą. W drodze powrotnej złapał nas deszcz. Drugiego dnia wybraliśmy się na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych. To jest wejście na Szczeliniec. Przy schronisku już było dużo ludzi, ale po wejściu do skalnego miasta zaczęły się tworzyć korki. Nic dziwnego, niektóre przejścia między skałami są bardzo wąskie. Same nazwy formacji skalnych, jak Ucho Igielne, Piekiełko, Diabelska Kuchnia, mówią same za siebie. A to jest tak, tak. No i co za mną? Tak. Idziesz? Tata idzie, co? O, ja muszę. Trzymaj się, łańcuch. Jesteś za mną? Tak czy inaczej, rewelacja dla całej rodziny. Ja wolę, że poczekaj. Teraz. Co? Lena w Dolomitach były lepsze. Nie udało nam się być w błędnych skałach, ale z pewnością wrócimy tu jeszcze i nadrobimy. Jesteśmy w Karłowie. To już jest koniec. Bo nie ma już nie nic. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Tak jest. A co?